Jeszcze przed materiałem chciałem was zaprosić do konkursu, który będzie na końcu filmu. Cześć, witam was w pierwszym odcinku 5 najdroższych samolotów na świecie. Zapraszam do oglądania. Airbus A380. Jest to zdecydowanie najdroższy i najbardziej ekskluzywny samolot w naszym zestawieniu. Zwykły Airbus A380 kosztuje jedyne 400 milionów. Za pozostałe 100 milionów książę przystosował sobie samolot do swoich potrzeb. Jego cena to około 500 milionów dolarów. Airbus A340-300. Ten samolot to własność najbogatszego człowieka w Rosji. Jest to największy prywatny samolot w Rosji. Większy niż ma prezydent Władimir Putin. Jego cenę szacuje się w przedziale 350-500 milionów dolarów. Boeing 747-430. Sultan Brunei to jeden z najbogatszych ludzi na świecie. W samolocie wszystkich klami, sedesy, umywalki są ze złota. Boeing 767-33AR. Samolot należący do Romana Abramowicza, rosyjskiego miliardera i właściciela klubu piłkarskiego Chelsea. Samolot zwany Bandit wyposażono w system antyrakietowy, żeby zwiększyć bezpieczeństwo. W środku nic specjalnego. Boeing 747-81 VIP. Joseph Lau to magnat nieruchomości z Hongkongu. Samolot Dreamliner oferuje ekskluzywny design w parze z najnowszymi technologiami. Cena około 153 milionów dolarów. Jeśli dotrwałeś do końca, aby wziąć udział, to zrób to, co masz napisane na ekranie. Powodzenia! Dzięki za oglądanie, jeśli spodobał Ci się ten film, możesz zostawić lajka. Cześć!